Siemasz, tu znowu ja. Dzisiaj kolejny raz przeglądania Instagrama w poszukiwaniu najgorszych obrazków w całym internecie. Już było coś podobnego, ale tym razem pośmiejemy się z zupełnie innych obrazków. Takich motywacyjnych. Te są na tyle szkodliwe, ponieważ opowiadają zwykle o jakichś sławnych osobach, którym udało się zostać przedsiębiorcami, czy coś w tym stylu. Ale problem w tym, że osoby, które oglądają takie zdjęcia, nigdy takimi osobami nie będą, więc obrazki te po prostu nie mają sensu. Widać, że konta z tymi obrazkami mają na celu, nie wiem, omamienie, może ogłupienie nawet ludzi, którzy oglądają te obrazki. A osoby, które te obrazki robią, mi najczęściej kojarzą się z ludźmi, którzy dali się złapać na piramidę finansową i sobie tym samym życie, bo nie wiedzą, że to po prostu scam. Taki tylko vibe odbieram, ok? Okej, okay, zacznijmy przeglądanie. Ten sam wiek... Inne decyzje. Wiecie, co jest nie tak z tym zdjęciem? Racja, to ten brzuch, który jest nienaturalnie duży, i przez to ten ziomek wygląda, jakby był w ciąży. No dobra, może też chodzić o ten doklejony kubek. W ogóle tak bardzo nie rozumiem, czemu do zwykłego zdjęcia dwóch znajomych dopisywać taki głupi tekst typu. Ten sam wiek. Inne decyzje. Po pierwsze, nie wierzę, że ci ludzie są tego samego wieku. Ten po lewej wygląda o wiele młodziej od tego po prawej. Don't go na laj. A po drugie, inne decyzje w odżywianiu nie sprawiają aż takiej różnicy bo skąd wiecie, czy ten facet może nie jest chory czy coś? To jest mój ulubieniec. Mój znajomy, który wkręcił się w piramidę finansową, wstawił to na swoje story i jak to zobaczyłem, to nie mogłem przestać się śmiać. To jest Elon Musk. Elon chciał bezpiecznie przerawać pieniądze, więc stworzył PayPal. Elon chciał jechać elektrycznym autem, więc stworzył Tesla Motors. Elon chciał zobaczyć kosmos, więc stworzył SpaceX. Elon chciał szybki transport, więc stworzył Hyperloop. Elon nie narzeka na rzeczywistość. Elon zmienia świat. Bądź jak Elon. Jak niby mamy być jak Elon, skoro Elon jest miliarderem i pracował na to wszystko, co jest napisane pewnie z kilka lat? Jak niby mamy zmieniać rzeczywistość, jak nie mamy jak tego robić? Nie mamy żadnych możliwości. A oni nam każą zachowywać się jak miliarder. Nie, no, spoko nie. Śmieszne jest, jak ludzie potrafią się w na jednego człowieka, tylko akcja ma znaczenie. Żaden plan się nie powiedzie, żaden pomysł się nie sprawdzi, żaden strategia nie zadziała. Żaden strategia, żaden książka niczego nie zmieni. Dopóki nie wykonasz akcji, nie zaczniesz działać. Dziwnie agresywny jest ten obrazek. Nawet z tymi dwiema literówkami przy ostatnich dwóch myślnikach. Widać, że robią to obrazki na kolanie. Nawet nie sprawdzają, czy są literówki, czy coś. Wydaje mi się w ogóle, że merytoryka tego obrazka jest błędna, ale nie jestem pewny dlaczego. No. Już wiem. Może dlatego, że jak masz strategię, to masz też akcję. Jak masz plan, to też masz akcję. A oni ci mówią, że jak nie wykonasz akcji, to nie zaczniesz działać. A to trochę nieprawda, co nie? No bo serio, jak robisz coś, to to już jest akcja. Jak masz jakiś pomysł, to to już jest akcja, ale. no... Ech. Lekcja o pieniądzach i. <ścoughs> Nie chce mi się tego czytać, ale wydaje mi się, że została tu opisana piramida finansowa, więc trochę źle, jakby nie patrzył. Boże, ci wszyscy ludzie, którzy ślepo się z nimi zgadzają i napieprzają emotkami ognia i flexu. Żenujące to trochę, nie żeby coś. Jak to jest, że masz 20 znajomych, z którymi możesz wyjść na piwo, a nie masz ani jednego, z którym mógłbyś zrobić biznes? Zmień swoje otoczenie. Mam problem z tym obrazkiem. Jeśli się z kimś przyjaźnisz i imprezujecie sobie, ale nie możecie zrobić biznesu, to to nie jest przecież powód do zerwania znajomości z tą osobą, co nie? Hej, fajna impreza, co nie? Dzięki, że mnie na nią zaprosiłeś. Najlepszy przyjacielu. Nie ma sprawy, najlepszy przyjacielu. Przecież wiesz, że zawsze chętnie z tobą poimprezuję, prawda? Jasne, jasne. Ej, a chciałbyś może zrobić biznes? Tak we dwójkę? Nie, wiesz co, dzięki. Nie nadawałbym się na to, nie moje klimaty. A, a, aha. Nie, no to spoko. Ale wiesz, chyba nie możemy się już przyjaźnić. Co? Dlaczego niby? Nie mogę z Tobą robić biznesu, a to wpływa źle na moje zarobki. Nie zrozumiałbyś tego, bo to nie Twoje klimaty. Musisz zrozumieć, że muszę zmienić swoje otoczenie, by móc robić biznes. Ale nie mogę tego robić, gdy przyjaźnię się z Tobą. Dobra, Dobra, zostaw mnie, już sobie idę, okej. Okay? Okej. Okay. To było chyba przesadzone. Nieważne. Przejdźmy dalej. Nigdy nie jest zbyt późno. Henry Ford stworzył Forda w wieku 40 lat. Ray Kroc stworzył McDonald's w wieku 52 lat. Harlan Sanders stworzył KFC w wieku 65 lat. Na stronie nastoletni milioner chyba nie powinno pokazywać się, jak ludzie od wieku średniego coś stworzyli. Skoro przysłaniem strony ma być to, że możesz być jednym z nich już teraz, jak jesteś nastolatkiem. Trochę dziwne zagranie, ale okej. Okay. Ty się tego nie boisz. Ciężka pobudka. Szybkie śniadanie, jazda do znienawidzonej pracy, ciężka praca dla kogoś innego, irytujący powrót do domu w korku, TV, Netflix, gry do wieczora, zasypianie z myślą byle do weekendu i tak przez minimum 40 lat. Nie, nie boję się i myślę, że każdy, kto podąża za marzeniami i chce je spieniężyć, również się nie boi, bo jednak nie każdy musi żyć tak jak to jest tu przedstawione. Bardzo do mnie takie obrazki. Nie wiem czemu. Jeśli naprawdę czegoś chcesz, znajdziesz sposób, by to osiągnąć. Jeśli tylko ci się wydaje, że czegoś chcesz, znajdziesz wymówkę, by tego nie osiągnąć. Pierwsze zdanie jest jeszcze spoko, ale w tym drugim jest coś nie tak. Jeśli wydaje mi się, że coś chcę, to raczej nie muszę mieć żadnej wymówki, by to osiągnąć, ponieważ jakbym naprawdę czegoś chciał, to bym to po prostu zrobił. Ale tak to tego nie chcę. Miało to sens? Mam nadzieję, bo nie chcę tego powtarzać. Dziś zrób coś, czego innym się nie chce. I jutro będziesz miał to, czego inni pragną. Czyli jak umyję naczynia dziś, bo innym w domu się nie chce, to jutro będę miał to, czego tamte osoby pragną. Ale o co dokładnie chodzi? Pewnie o czyste naczynia, w których mogę jeść, ponieważ jest tylko jeden zestaw składający się z talerza, miski i sztućców, ale może mieć go tylko jedna osoba, która pozmywała naczynie. Bo tak działa dom mój. Głupi sketch, nieważny. Perfectia. Yeah. Wymaga praktyki. Zauważyłem, że niektóre te obrazki mówią najoczywistsze rzeczy, ale przedstawione są w tak dziwny sposób, że mnie tylko odpychają. Na przykład tutaj: perfekcja wymaga praktyki. No oczywiście, że tak, ale czy trzeba to przedstawiać takim dziwnym obrazkiem? Czemu jest dla mnie dziwny? Bo wygląda to, jakby ten koleś próbował żonglować tymi talerzami na poprzednich stopniach, ale mu nie wychodziło. I dopiero jak wyszedł przed publiczność, która pewnie bardzo długo czekała, aż ten pan się pojawi, to nagle zaczął dobrze żonglować. E, może za bardzo to analizuję, ale Попросту мне то в... i bawi jednocześnie. Smutna prawda. O Boże, jaka smutna. Free book, a free Wi-Fi. O Jezus, jaka smutna prawda, no. Nikt z tego grona przecież nie chciał pójść do książki. Darmowa książka. <laughs> a tu kolejny obrazek, który przekazuje coś bardzo oczywistego. Nie wierzę tylko, że w pokoju z darmowym Wi-Fi nie ma żadnej osoby, która wolałaby pójść do drugiego pokoju. I już zapomnijmy o tym, jak tam wszyscy w ogóle lewo się mieszczą. Nawet drzwi wyrwali z zawiasów. Co to za dzicz, ja Drogi 2019 roku, dziękuję Ci za wszystkie wspomnienia i momenty. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Drogi 2020 roku, jestem gotowy. Ca, każdy był gotowy na nowy rok, ale nie na to, co w nim zaszło. Moje priorytety na 2020 rok. Ja. Um, to bardzo egoistyczne podejście. Nie żeby coś, ale jak mama cię poprosi o pomoc w domu, to co? Powiesz jej, że w tym roku jej nie pomożesz, bo skupiasz się na sobie? No, dobra, wiem, trochę może zbyt. To analizuję i zbyt o tym mówię, ale nieważne. Nie, słuchaj ich i tak dalej, i tak dalej. Chyba jedyny obrazek, który ma jakikolwiek sens. Nie rozumiem tylko, czemu ta postać na środku robi za jakiegoś hinduskiego boga, ale nieważne. Kiedy Twój majątek to ponad 100 miliardów dolarów. A i, tak czekasz w kolejce po burgera, fryt i kole, jak wszyscy inni. Ech, nie ma to jak wziąć zdjęcie Billa Gatesa z przyczajki, na którym ten czeka na burgera, jak normalny człowiek, który on jest, i dopisać do niego taki głupi tekst. Wiadomo, że Bill Gates jest jak wszyscy inni, więc po co go jeszcze bardziej dehumanizować takim obrazkiem? No takie dehumanizowanie człowieka nie jest fajne jednak, nie? Sam Bill Gates pewnie by nie chciał czegoś takiego. Wiecie co? Wystarczy mi tych obrazków na jakiś czas. Jeśli oczekujecie jakiejś lekcji z tego wszystkiego, to mam jedną. Po prostu nie słuchajcie się tego, co te konta udostępniają, bo nie warto sobie zaśmiecać głowy takimi pierdołami. A jeśli naprawdę myślicie o otwarciu firmy, to lepiej pogadać z kimś, kto serio się na tym zna, a nie przeglądać Instagrama w poszukiwaniu motywacji czy inspiracji, bo daleko wtedy nie zajdziecie. Dobra, ode mnie to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli się wam ten film spodobał, to Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, a jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu filmów. Zapraszam was serdecznie na wszystkie moje social media, a najbardziej na Twitcha, na którym streamuję zgodnie z harmonogramem, który na tym, że Twitchu się znajduje. Okej, okay, teraz już serio na tyle ode mnie. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego.